Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korl i zapraszam do kolejnych przygód w grze Horizon Zero Dawn. Wracamy do misji głównych. Tak ostatnio się rozgościliśmy tu w obozowisku bandytów, ale nic, misje czekają. A dziś będzie to poszukująca u bram. Coś, co już częściowo wykonaliśmy, ale jeszcze trochę brakuje. Potrzebny jest poziom 12 do ukończenia tej misji, ale myślę, że i na 11 powinniśmy sobie poradzić, tym bardziej jakbyśmy rozdali nieco punktów umiejętności. Gdzieś tu nasz kolega powinien być. Jest! Płotka! Chodź, czekaj. Nie, nie. Nie, jeszcze nie. Zemsta. Zemsta Nora może poczekać. My lecimy na inną misję. I teraz powinno być dużo sprawniej, szybciej. Tak, jak najszybciej, bo tu noc lubi nas ostatnio dostawać dość szybko. Więc, żeby zaskoczyć noc za dnia. Mam nadzieję, że uda się cały odcinek nagrać. Przygotować się, to lecimy. Pogadać. Będziemy na miejscu, rozdamy też punkty umiejętności. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym. No, dziki mają szczęście. Chociaż przydało nam by się trochę ich kości. W misjach pobocznych zostało to wytłumaczone. Jak możemy z nich skorzystać, jak to wszystko działa, wygląda. No i różne inne szczegóły na temat przygód w Horizonie. Okej. Bardziej jak obóz wojskowy. Najlepsze dni ma już raczej za sobą. Ostrą muzę nam to grają. Dla marzycieli, nie dla wojów. Wielu rannych plemię poniosło poważne straty. To może na początek sprawdzimy jeszcze coś na przyszłość? Jest poszukującą? Co ci się stało? Wszystko dobrze? O, te rany sobie cenię. To lekcja, której nie zapomnę. Ty też pamiętaj. Jak to? Goniłam żuwacza w galopie. Tak zajęta zwierzyną, że nie zauważyłam, gdzie pędzę. W ten sposób trafiłam wprost na wylot kotła. Kocioł? Kocioł? Co to? A, jesteś z obręczy, dlatego nigdy ich nie widziałaś. Kocioł trochę przypomina drzwi, tak myślę. Nikt nie wie, co jest za nimi. Ponoć to tam powstają maszyny. Albo że to gniazdo złego, gdzie trwają duchy metalowych diabłów. Dla mnie nie ma różnicy. Czym by nie były, są zakazane. Oj, potrafi pobudzić ciekawość. Będziemy musieli zobaczyć, co kryje kocioł. Wspomniałaś wcześniej o lekcji. Czego cię nauczyła? Kiedy stanęłam przed kotłem, zwierzyna pierzchła, a ja trwałam. Oniemiała z zachwytu. Przez chwilę znów byłam dzieckiem. Urzeczonym barwnymi historiami myśliwych przy ognisku. Strasznie chciałam zobaczyć, co jest w środku. Wtedy zaatakowała czujka, ponieważ kotły są strzeżone. Ledwo ją pokonałam, a to mam na pamiątkę. Nie bez powodu matrony zakazały tam wstępu i nie chodzi o względy bezpieczeństwa. Nie powinniśmy wiedzieć, co tam jest. Nigdy już się nie zawaham. Blizna mi o tym przypomni. Ale przez moment coś czułaś. Radość, odkrycia. To na pewno coś złego? Chyba tak, prawda? No bo skąd niby ta kara? Gdzie mogę znaleźć ten kocioł? Moja rada brzmi: nie szukaj. To chociaż powiedz, czego mam unikać. Sprytnie. Ale nie na tyle, by posłuchać mojej przestrogi. Dobra, rób co chcesz. Nie powstrzymam cię. Jest na północ stąd, za czerwonymi skałami, wykuty w zboczu góry. Tylko pamiętaj, nie powinnaś tam iść. Kocio, tam koło krzyża, koło kańdów, kocioł mamy. Okej, nim pójdziemy dalej, właśnie, żeby pamiętać o różnych rzeczach. Ósmy poziom, nie jest tak źle, wygląda na to. Mieliśmy rozdać punkty umiejętności. Dzisiaj myślę, że pójdziemy nieco w siłę, czyli cios z góry. Przydałby się pewnie do ataków, mam nadzieję. Cios z dołu może nie do końca, chociaż też fajna opcja tak ściągać, ale my ściągamy z łuku. Dorzucimy za to silny cios. Ostatnio dużo walczymy też wręcz, więc... A nie wiem nawet, czy to nie dotyczy też strzału. Przyda się. Później silny cios plus. Później 500 do plusa dorzucimy, jakoś to będzie. Tu jesteś. To moja wina. Pamiętaj, ty. Masz znak poszukującej. Moi strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do południka. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Kardża. Ponoć Kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi.
Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granice? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. Więc Fort Carja znajduje się na zachodzie? A dopiero za nim południk? Nazywają to miejsce Wieżą Dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Carja zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam. Innym się nie udało. Nora wycofali się aż tutaj, do korony. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą ziemią. Czyżby ta wioska Sosnowcem się nazywała? Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba, że odkryjemy, co się za tym kryje i powstrzymamy to. Matrony przemówiły, Aloy. Możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Zawsze jest jakieś wyjście. Korona Matki strzeże krańca Świętej Ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce, nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obóz łowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. Albo o północnik. To ty odpowiadasz za obronę? Korona Matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała 15 szturmów i odparła 3 inwazje. Przeżyjemy to. Próba dorównania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. To nie jest żadna próba, Marea, to życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w Koronie Matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby dorównania świetlanej przeszłości Nora nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być, to niech będzie. To ja dziękuję za taką nagrodę. Idziemy stąd. Powinnam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. A taki ładny tusz do szczęścia? Gdzie można kupić? Oczyść skażone strefy. To lecimy. Ale zbierzemy sobie jeszcze trochę misji pobocznych. Poszukująca. Ta, która była wyrzutkiem. Moi kompani z łowów. Oni wszyscy... Walczyłaś z zabójcami. Tymi, co zaatakowali na próbie. Ocaliłaś wiele osób. Chciałabym móc ocalić wszystkich. Czy ty... Jak daleko poszłaś za zabójcami? Do czego zmierzasz? Martwisz się, że grupa myśliwych została zabita? Są gorsze rzeczy niż śmierć. Na przykład? Co wy tu robiliście? Po próbie byliśmy tak wściekli. Chcieliśmy odwetu. A te skażone maszyny pozostawiły za sobą trop. Dopadliśmy je o zmroku. Walczyliśmy z całych sił. Niewiele widziałem w tych ciemnościach i zamieszaniu. Maszyny zaatakowały i zostałem sam. Potem wróciłem tutaj, ale moi kompani... Twoi kompani? Przepadli. Co jest gorsze od śmierci? Ja... Nie jestem taki jak ty. Nie mógłbym żyć jako wyrzutek. Boję się, że oni poszli do ruin. Nie mogę tam iść, bo stanę się wyrzutkiem. Ale nie mogę też ich zostawić. O, kolego, chyba coś... Uciekamy stąd. Powiedz, czego potrzebujesz, bez zagadek. Znajdź mych przyjaciół. Tak bardzo chcieliśmy walczyć z maszynami, że nie zauważyliśmy, że zbliżamy się do ruin. Jesteś poszukującą. Możesz wejść do diablego pragnienia bez obaw. Ale proszę,
Zlituj się nad nami. Nie mów nikomu, że tam byliśmy. Spokojnie, nie masz się czym martwić. Zobaczę, co da się zrobić w ich sprawie. Następnym razem wspomnę nakazy Matron. Okej. No dobra, zbierzemy do końca tę misję, żeby mieć co robić później w przyszłości. Chociaż można by było zostawić to na później, te rozmowy. A, lecimy. Wojowniczko, koronie matki przydałby się twój łuk. Mój? Jesteś wojowniczką, prawda? Potrzebujemy skurdzików. Nasz szwacz zacharowuje się na śmierć przy płaszczach i pancerzach. Na dziki dobrze polowało się na wschodzie, za wodospadem. Ale teraz grasuje tam maszyna. Gdy ją ujrzałem, zapomniałem o łowach i ukryłem się. Napiąłem łuk, ale wtedy mi... To żaden wstyd przeżyć kolejny dzień. Nie, nie. Pierścień mi się obluzował. To był mój amulet. Matka mojej matki dawno temu wydarła go z paszczy maszyny. Tak bardzo ufasz pierścieniowi? Po wszystkim, co zaszło, potrzebuję szczęścia równie mocno, co szczep skór. Zobaczę, co znajdę. Jeśli pomożesz, będę ci wdzięczny. Gdy tutaj wrócisz, będę przy ognisku. Łotoś, ty cały czas chcesz przy ognisku siedzieć i na nas czekać? Niech i tak będzie. Czyli tak, jeszcze jakaś misja jest tu. Szczęście w łowach. Okej, sporo tego odblokowaliśmy, ale to miło. Dzikie jak bestie. Chodź, lud. To ty. Wyrzutek, a teraz poszukująca. Ponoć dobra jesteś z łukiem i włócznią. Niektórzy mówią, że najlepsza. Pobrzmiewa w tym wyzwanie. Nie jestem zainteresowana, mam ważniejsze sprawy. Och, rozumiem. Poszukująca nie ma czasu dla nas, zwykłych Nora. Jest zbyt zajęta maszynami i zbójami. Cóż, to nie ja walczyłem ze skażonymi. Nie tańczyłem z demonami. Ale zdobyłem kilka słońc na terenach łowieckich. A ty? Czy twoje poszukiwanie nie zawiodło cię aż tam? O kolego, a czemu cię Spaw nie nazwali? Byłeś na terenach łowieckich w Dolinożlebie. Czy to są jeszcze święte ziemie? Zależy, kogo spytasz. Kiedyś były nasze, ale od końca krwawych łowów granica jest sporna. Większość Nora tam się nie zapuszcza, ale matrony nie wygnają nikogo, kto tam wejdzie. A jeśli chodzi o same tereny, strażnik jest Skardża. Nie może nikomu zakazać prób, ale bądź proszę łagodna. Tak się boi Nora, że mógłby ze skóry wyskoczyć. Ha, to dobre. Jak zdobyłeś te słońce? Powaliłem maszyny każdą z różnych typów strzał. Mrożącą, ognistą i porażającą. Jeśli chcesz podjąć próbę, dobrze się przygotuj. Ale poszukująca jest zawsze przygotowana, nie? No pewnie. Chcesz wpienić każdego rozmówcę? Tylko rudę poszukujące o wielkiej reputacji. A jak często cię odwiedzają? Dzisiaj akurat jesteś pierwsza. Jeśli ruszysz na tereny łowieckie, postaraj się zdobyć żar słońce. Jak ci się uda, wygrasz ze mną. Załatwione. To będzie. Żar tropików zdobędziemy. Okej, chyba wszystko, jeżeli chodzi o misje poboczne. Najwyżej poszukamy w przyszłości, a teraz lecimy. To też jest pierwsza misja w pobliżu. Pierwsza oznaczona jako druga. Oczy skażone strefy. Aha, nasz GPS oszukańczy. Dobra. Nie, deszcz, tylko nie, proszę, tylko nie deszcz. No, a tak ładnie było. Jak nie noc, to deszcz. Cóż zrobić? Okej. Obóz łowców. I wieża dnia. No pięknie. To w nocy pójdziemy na wieżę dnia. Tak na przekór. Na pochybel. Nie, 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 nie. Czekaj. To coś... O, dobra. Już myślałem, że chcą nas oszukać. Czyli tak, misja. Co my mamy zrobić? Oczyść skażone strefy. Dobra, czyli tu mamy znaleźć wszystkie skażone maszyny i je powybijać. Po czym poznamy, że dana maszyna jest skażona? Te rogacze, jelonki, wy jesteście... Maszyny. Skażenie praktycznie z nich emanuje. Aha. Czas na czyszczenie. No to tak. Deratyzacja. No nie do... A może? Dobra. Jeden problem z głowy. Ten trochę... O, czekaj. A te jelonki to podobno rogi mają takie brutalne. W sumie trzeba było się schować w krzakach i wtedy je zaatakować. Dobra. A my mamy... Już się skończyło.
skończyła amunicję? Niemożliwe, no właśnie, jak to? Przecież dopiero co tankowałem. Ogień płonie silniej niż zwykle. Płomienie, pochłaniają je. Ło! Tego się nie spodziewałem, że taki podmuch po plecach. Tutaj wytwórz strzałę. Rzeczywiście, płomienie działają na nie całkiem nieźle. Dobra, 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 ty kolego, ty tam, wiesz, żar tropików to słowo... Czekaj, a ty nie wybuchniesz na znowu? Ja nie mam zaufania. Chodź tu. Nie mam do ciebie zaufania. Może tak to zrobimy, dobra. A, nie jest taka zła ta misja. Czyszczono pierwszą strefę. No to pięknie, pozbieramy sobie. Podoba mi się tu. Czekaj, zjedz sobie to. No tak, a pogoda... Pioch włoczy, te sprawy. Przyzwyczailiśmy się już do takiej sytuacji. Okej, bierzemy wszystko. Widzę, rozrzuciły zbiorniki nam tu po okolicy. Trucizna zdaje się przeżerać metal. Może dlatego maszyny szaleją. Może uda mi się tego kiedyś użyć. Może. Tyś blisko masz do nas? O, płotka. Chodź. No czekaj, tylko podnieś... Nie zasłaniaj. Tak, zaraz to będziemy mogli się pogłaskać. Lecimy. No to co? Widzimy się chyba na miejscu numer 2, bo trochę długa droga. Ale nie znamy jej. Z drugiej strony taka pogoda paskudna, że i tak nie będzie za wiele widać. Przydałoby się chyba znaleźć jakieś szybsze stworzenie. Zdała, masz rozpęta się ta burza. No, szalona chyba. Czy bez obrazy nasz tutaj, wierzchowcu? Nie to, żebyś był wolny, no ale... Turbiny to ci chyba nie załadowali tu w tym wszystkim. Dobra, czujka. Daj na luz. Ty też daj na luz. Cześć, kolego. Lecimy dalej. Ciekawe, jak długo nie się będzie chciał lecieć za nami. Kolejne dziadostwo. Okej. Okay. I tu znowu następne. Myślę, że... No i znów to samo. No, znów to samo. Tego nie znam. Dobra. Siemano, siemano. Już nas nie ma. My wam nie przeszkadzamy, wy nam nie przeszkadzacie, chociaż nie wiem, czy to nie były te maszyny, co mieliśmy je pokonać. Dobra. Ty, bierz na siebie. Jeden z 10 nie oglądałeś? Okej. Okay. Czyli to jesteśmy chyba na miejscu? Nie. Daleko jeszcze. No co nas na mapa oszukała, że już na miejscu? To ty tam weź na siebie, kolego, a my spróbujemy już dojść na piechotę. No co za pogoda. Dziadostwo. Międzyzdroje, 100%. Już wiem, jak w tym roku urlop będzie wyglądał. Pierwszy od 4 lat, a już się zapowiada. Tak, przedsmak. Zostaję w domu, gram w gry. W Sylwestra też. Okej, okay. Jesteśmy na miejscu? Prawie. Właśnie, jak my ze strzałami wyglądamy? No jest spoko. Może pułapki warto by było na to wszystko porozstawiać. Zapomniana wioska, o której mówiła Maria. Jest w ruinie. No jest. Cóż zrobić? Uwaga! Mokro. Chociaż w sumie tak jest. Piękne słońce. Czy w tej wiosce możemy... Dobra, tam skażeńcy sobie chodzą. My sobie bach. Podpalimy to... Aj! Nie, jakoś tak. Ci wyglądają, jakby mieli zbiornik na plecach. Czekaj. Tu czujka chodzi. To nadchodzą. Skażone czujki. No dobra. Czujka jak czujka, ale chętnie bym pozbawił teraz tak. Chyba ten zbiornik na plecach był gorszy. Dobra. I teraz już mają stracone... Ty, kolego, tyś miał mieć zepsute rozeznanie w terenie. Tak to dobrze, że ten cios sobie... Czekaj. To wybuchnie? Czujka, chodź do nas. Tyś nie jest czujka, oszuście. O, zdecydowanie nie jest czujka. No to powalczymy. Najgorzej, że czujka gdzieś w oddali leży jeszcze. Tak, chodzi. Co nam się tu dzieje? A, bo one przecież skażone są chyba. Teraz dopiero sobie uświadomiłem problem tego miejsca. No właśnie, tu taki trochę Resident. Graliśmy w Residenta. Czekaj, czujka, póki... Daj oko. O, daj pyska. Dobra. A rzeczywiście taki rezydent nam się tu zrobił. O, chodź. I ty, to miał być piękny finał. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukał mnie.
Jest jeszcze jedna. Czekaj, co to chodzi? A nie, to była czujka, a ja zbiorników poszukam. Masz w czambo. Ty, chodź czujka. Czekaj. No właśnie. Dogadamy się. Zrobiłam, co się dało, żeby oczyścić dolinę ze skażenia. Czas sprawdzić, czy Fort Karja przepuści mnie przez góry. Nie bardzo z tym skażeniem bym powiedział. Dobra, zbieramy i lecimy dalej za moment, bo tu za dużo rzeczy leży, żeby tak to porzucić. Kumpel na szczęście ma się całkiem nieźle. Trochę się pobił, ale nasza krew, czy co tam tobie płynie w tych przewodach. Olej, nasz olej, albo smary, inne rzeczy, co cię tam napędza. Czekaj, wieża dnia. No pięknie, noc się zbliża, to tak zgodnie z planem, mieliśmy trafić do wieży dnia. W tym czasie, okej. Czy piesie te oszuście jeden. To, a nie. Coś ty taki wolny jest w tym wszystkim. Czyli jednak... Już koniec paliwa? Gdzieś się zmęczyła nam bestia. Nie możemy... Czekaj. Moment. Weź ich tam zjedz. A my mamy tu problemy. Dobra, to ty sobie idź tamtędy, a my sobie pójdziemy dookoła. Jeżeli nie spadniemy, to zaraz. I nic. Tylko u mnie ciągle nic i nic. I zero. Zachowuję to na szlak. Okej. A to wygląda. No nic, bandyci. Odpalimy. Warto podpalić to ognisko, chociażby z racji późniejszej możliwości szybkiej podróży. No i tak, noc. Pada. Ty? Ominąłeś? Zjadłeś już? Oj, chyba nam się płotka zacięła. Dobra, lecimy. W sumie te 140 kroków to jesteśmy w stanie na piechotę pójść. Szczególnie jakby jakiś skrót się po drodze znalazł. Chyba nas goni. Jesteś, chodź. Okej, jak to dobrze, to... Coś zaatakowało Fort Karja. No chyba mijaliśmy to coś, co mogło zaatakować. Dobra. Wow, nie. Tylko nie to. Tylko nie to paskudne... Skazicie. No właśnie. Aha. No to po zabawie. Widział nas, czy nie bardzo? Chyba nas widział. Tyś skaziciel. Wow, on może... Nie wiedziałem, że on może rozwalić to wszystko tu. I co, prąd cię nie czepnął? Raz. Dwa. Po staremu. No, te liny już powinny zacząć działać. O, właśnie. No to bach. Ty, płotka. Ale tu ostrożnie, bo ty się nam jeszcze przydasz w tej całej zabawie. Dobra, pamiętam. Czujka, weź się ogarnij. Czekaj. Skok. No właśnie. Tu się robi niebezpiecznie. Bierzemy linę i jeszcze raz. Innej, lepszej opcji chyba nie ma, żeby z tym walczyć. Dobrze, jakby czujki nam zniszczyli. To by zawsze było trochę łatwiej. Ale skok przed rakietą. Czaj, tyś nie jest z nami. A tyś z kim jest? Skażona bestia. Ach, ta. Tak to jest się wpakować w samo centrum problemu. Okej. Chodź, skaziciel, bo już niewiele masz życia, a nam... Psujesz tę całą robotę, ty też dostaniesz swoje. Za swoje. Masz... Czekaj, ten jeszcze żyje całkiem nieźle. Zmieniamy strzały na te mocniejsze. I jeszcze raz niemalowaną blachę. Masz, tak chciałeś. To masz. Co tam wołają? Czekaj, jeszcze tu chyba czujka biega. Czekaj, nie tyś... Moment, ty nie z nami jesteś? To jest chyba nasza płotka, dzielnie walcząca. To dostała trochę, oberwało się. Za południk. A, to tam już piją, rozumiem. I bez nas zaczęli? Dziady. Ja wam dam za południk. Za północ. Uciekaj, dziewczyno, te maszyny są groźne. Chyba nas nie znasz. Stawaj! No, to jeden na jeden? Jeszcze niemożliwe. No właśnie, możliwe, już nie żyje. A gdzie jest druga maszyna? Tyś jak coś uciekła nam. Chodź. No i headshot. Do prawdy, słońce świeci dzisiaj dla nas. O, słońce ryzykowało tu życiem. Kolego,
Jak ty żeś słońce widzisz, to wy tam dobrze za ten południk już daliście w palnik. Okej, okay. Puk, puk. To co? Otworzycie mi teraz bramy? Słyszeliście? Otwierać bramy! I wyślijcie wieść do kapitana Balana! Dokąd to, dziewczyno? Na zachód! Do południka! Otworzyć bramę! Open the door! Dobra, pozdrów. Szlak połamanych kości jest trudny w każdych warunkach. Powinnaś pomówić z kapitanem Balanem. Niedawno wrócił z południka. Znajdziesz go w forcie. Na balkonie po lewej wychodzącym na dolinę. Dobra, dzięki. To my powinniśmy ci dziękować za załatwienie tych maszyn. Krocz w świetle. Albo światło w kroczu, tak. No dobra. Ale piękne słońce zachodzące. Poszukująca o bramę. No właśnie, bo zakończyliśmy kolejną misję główną. Gdzieś nam coś pobocznego tu świeci się niedaleko. Skażenie zwalczone. Podejdziemy do ogniska. Mamy chyba jeszcze chwilę. Najwyżej jak się nam trochę przeciągnie zabawa, to nic złego się chyba nie stanie. Dobra, zobaczmy teraz tak. Możemy pogadać na... O, ale tu ognisko na ognisku jest. Niezła biba, ale już też jest odblokowane. Chyba to się liczy jako jedno. Co my tu mamy? Czemu to tak na czerwono? A, poziom 20. Dobra, to jeszcze trochę poczekamy. Nie wiem, czy tu nie mieliśmy. Zabij bandytów. Nie do końca. Miasto Słońca. A to jest... Wszystko jest daleko od nas. Czyli dobra, sobie na ten odcinek jeszcze pogadamy z tym gościem. A co więcej, to już zostawimy na później, tym bardziej, że warto by było przeczekać noc. Kolega obyś miał jakąś fajną, ciekawą informację na koniec. Hej, hej, czekająca na iskrę. Kiedy wyruszasz w drogę, pamiętaj o zakupach. Słuszna uwaga, wie jak kobietę zachęcić do pogadania. To nie towary, to artykuł pierwszy. Balan, podobno byłeś ostatnio w południku, kapitanie. Czy droga jest bezpieczna? Nic dobrego. Przybywa maszyn. A zwiad donosi o skażeniu w tamtej okolicy. No i po blokadzie. Trzymaj się dróg, są dość bezpieczne. Chociaż po tym, co zrobiłaś, wnoszę, że dasz sobie radę. Dobrze walczysz. To mogłoby się przydać, gdybyś wróciła na wschód. Chociaż głupio mi prosić o kolejną przysługę, ale w zamian oferuję odpowiedzi, jeśli masz pytania o Królestwo Słońca. Odpowiedzi. Odpowiedziami się nie najemy. Potrzebujesz czegoś? Gdy doszły nas wieści o skażonych maszynach, wysłałem patrole. Potwierdziły moje obawy, więc zamknąłem bramy. Zdaje się jednak, że postawiliśmy paru ludzi za nimi. Walid, powiedz jak było. Maszyny zaatakowały nas przy opuszczonej wiosce Nora. Lakir nakazał odwrót. Potem straciłem resztę z oczu. Nie widziałeś kobiety Nora, żołnierzu? Więcej szacunku. Mów do niej, nie do mnie. Lakir zawsze każe nam raportować, więc tak zrobiłem. Fatalnie się czułem, zostawiając ich. Skoro brama jest znów otwarta, mogę tam kogoś wysłać. Śli... Ale jak, nas? Nie możesz wysłać więcej ludzi na poszukiwania? A co z Walidem? Nora wciąż źle przyjmują widok zbroi Kardża. Wysyłanie patroli blisko Świętej Ziemi jest ryzykowne. Wolałbym tego nie robić. Ale dla ciebie to nie będzie żaden kłopot. Powiedz tak. Co to było, żołnierzu? Nic, sir. Ale to co, to jakieś oświadczyny, czy jak? No właśnie, Olin, co jest z tym dziadem? Przechodził tędy Oseram imieniem Olin? Dwa razy. Był członkiem królewskiego poselstwa do Nora. Poszli sobie tam i nazad. Przynieśli wieści o podstępnym ataku na twój szczep. Wyrazy współczucia. Wiesz, gdzie teraz jest Olin? Niezupełnie. Ale był w drodze do południka, na pewno. Wszyscy tam teraz idą. Dobra biba, jak rozumiem. Możesz powiedzieć mi coś jeszcze o szlaku do południka? Król Słońca Awad poświęcił wiele, by uczynić go bezpiecznym. Ale słońcem i świadkiem, trudniej kontrolować go w czasie pokoju niż wojny. Maszyny są coraz bardziej niebezpieczne. Poza tym bandyci i te wszystkie doniesienia o skażeniu. Rozproszyliśmy siły, aby strzec kilku placówek. A co do innych miejsc, cóż, to na własne ryzyko. Ło, tyle jeszcze? No dobra. Co to właściwie za miejsce? Wieża Dnia wyznacza wschodni kraniec ziem Kardża. To faktoria handlowa Zajazd. Nie cieszy się dobrą sławą u Nora. Za panowania poprzedniego króla Słońca wielu jeńców Nora zebrano tu. Przed przetransportowaniem do południka. Na ofiarę.
ale słońce już zaszło. Awad skierował mnie tutaj, aby zapewnić, że Karja z tej placówki będą szanować lud Nora. Coś czuję, że Wat nas będzie całe życie prześladował. Jak stoją sprawy między twoim plemieniem a Nora? Króla Wat pragnie pokoju. Słyszałem, że matrony też. Ale stare rany wolno się goją, a nasze ludy są dumne. Ja dbam o to, by nie było dalszych prowokacji ze strony królestwa. Zwłaszcza teraz, bo... Cóż... Musicie odzyskać siły po tym strasznym wydarzeniu. Czekaj, nie powrót. Południk. Jaki jest południk? To niezwykłe miejsce. Kwitnące miasto. Za króla słońce Jirana było tu inaczej. Nasz nowy król robi co może, by to pielęgnować. Nie ma już niewolników. Mamy przymierze z Osramami. A miejsce, gdzie zginęło tylu obcych, jest teraz pomnikiem poległych. Kolego, chyba zjadłeś literkę. O właśnie, przy tych tutaj towarzyszach. Więc Karja mają sojusz z Osramami? Zaskakujące, ale to prawda. Szalony król słońce Jiran latami napadał Osramów. Awad zdołał ich skaptować. Oczywiście miał pomoc. Głównie Ersy i Erenda, walecznego rodzeństwa Osramów. Zebrali armię, by wyzwolić miasto. Walczyłem z nimi. Wspiąłem się na północne urwisko i opanowałem świątynię słońca. Zmiotłem pustułki i kapłanów Jirana. Teraz Osramów widać w południku. A głównie to słychać. Kłócą się jak diabły. Widzisz, że jakieś lokowanie produktu czy coś w tej grze jest? Widzę, że popierasz nowego króla słońce. To wybraniec słońca. A po wielu latach wojny królestwo potrzebuje kojącego światła, nie żaru z nieba. Król słońce Jiran przelewał krew od tak. Natomiast Awad unika tego. Chwila mi aż za bardzo. Niektórzy szepczą, że jest słaby. Ale nie. Pokój to siła. Słońce pokaże. Kolega popiera Wat. No ładnie. Czyli wszystko już wiemy. Zobaczę, co mogę zrobić w kwestii zaginionych. Będę wdzięczny. Choć nie tak bardzo jak Walid. Słyszysz, Głąbie? Chyba ci się upiecze. Chyba tak. Trzeba, resztę zostaw. Czyli mamy kolejne zadania. Cała lista. Spędzimy sobie tutaj spokojnie nockę, bo wygląda na to, że jest całkiem ciekawie i przytulnie. Przepraszam, nie wiem nic, co mogłoby cię zainteresować. Otóż to. I w tym miejscu możemy się pożegnać. Widzimy się niebawem w kolejnej części, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.